wszyscy chcą mieć zawsze o sobie jak najlepsze mniemanie, ale prawda jest taka, że żyjąc i funkcjonując w tym świecie nie da się być przejrzyście świetlistym i czystym i każdego trapią jakieś wyrzuty sumienia, każdego męczą jakieś niezałatwione sprawy. I w momencie, kiedy na nie nie patrzymy w swoim życiu, odwracamy od tego cały czas wzrok, to nie jest tak, że one znikają, tylko działają gdzieś na poziomie nieuświadamianym. Ciężko mi o sobie nawet mówić w pełni, że jestem, nie wiem, tancerzem buto. Znaczy, praktykuję buto i po prostu podjąłem decyzję, żeby ten swój proces nauki, żeby też nie robić tego gdzieś po kryjomu i cały czas próbować, bo z takiego próbowania może mało wyjść i mogę mieć jeszcze tylko więcej blokad, zastanawiając się nad tym, kiedy będzie ten właściwy moment, żeby coś pokazać. Stwierdziłem, że już jakby zbyt dużo swojego życia zmarnowałem na to, żeby zastanawiać się nad różnymi rzeczami, że teraz lepiej, żebym po prostu tę swoją naukę prowadził w sposób otwarty i zapraszał ludzi do tego, żeby mogli dołączyć do tego procesu. Nawet w tych jakichś najmroczniejszych emocjach, wspomnieniach można znaleźć ekstazę, że jest pewien moment, w którym następuje przekliknięcie i okazuje się, że każda silna emocja, każde silne doświadczenie, każde silne doznanie może kryć za sobą właśnie niesamowite pokłady ekstatycznego, wręcz religijnego uniesienia. I to jest niesamowite.